W nocy warunki na drogach mogą być utrudnione. Wszystko przez mgły, które pojawią się na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, na Górnym Śląsku i na Pobrzeżu Szczecińskim. Z kolei mieszkańców Wrocławia i Zielonej Góry czeka pochmurna i deszczowa aura. W centrum niebo będzie bezchmurne. Zakres temperatur wyniesie od 11 stopni na wschodzie do 14 stopni na południowym zachodzie. W Europie strefa opadów pojawi się jutro w Bernie, Rzymie, Helsinkach i w Wilnie. Dodatkowo na wschodzie kontynentu, w Wiedniu i Zagrzebiu zagrzmi. Termometry wskażą maksymalnie 33 stopnie w Ankarze, 34 stopnie w Atenach i 20 stopni w Londynie. Poniedziałek w przeważającej części kraju przyniesie burze i przelotne opady deszczu. Miejscami może spaść grad. Burze ominą jedynie północno-zachodnie regiony kraju. O poranku słońce pojawi się w centrum i na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie aż do 26 stopni na Mazowszu, 23 stopni na wschodzie i zaledwie 17 stopni w Koszalinie. Wiatr będzie porywisty. Wtorek burzowy i deszczowy w całym kraju. Burze pojawią się głównie na wschodzie, na termometrach od 20 do 23 stopni. Środa w przeważającej części kraju przyniesie deszcz. Jedynie na Mazowszu pojawi się słoneczna i bezchmurna aura. Temperatura maksymalna wyniesie 25 stopni w centrum i na południowym zachodzie. W czwartek będzie znacznie pogodniej. W centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale bez opadów. Burze i deszcz obejmą obszar południowej Polski. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie.